Kochani, kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu z serii, z cyklu Drama Mama. Film, gdzie mówimy o zazwyczaj mało zajmujących mózg dramach, głównie z międzynarodowego podwórka, nie ukrywam. I nie ukrywam, iż dzisiaj nadeszła ta chwila, że w końcu mamy dramy z rodzimego polskiego podwórka. Także filmy te polegają na tym, że maluje się, obgaduje, gadam, rozmawiam, mówimy. Także jedziemy. Powiem Wam tak, nawet gdybym nie chciała poruszać tego tematu i mówić o tejże dramie, to nie byłoby mi dane, bo ilość wiadomości, nie wiem, komentarzy, informacji, Waszych próśb po prostu, żebym poruszyła tę właściwie dramkę, przerósł no, jakąkolwiek inną dramę dotychczasową. Także Jessica Mercedes, czyli jedna z takich naszych naczelnych blogerek, influencerek, bardzo, bardzo znana postać, bardzo popularna postać. Będę tutaj dawała nazwę produktów u dołu, bo nie będę wszystkim gadać. Jakiś czas temu stworzyła swoją własną markę modową Veklem. Veklem się ją wypowiada, z tego co rozumiem. No i wszystko spoko, dosyć fajna estetyka, taka dosyć nowoczesna, trochę w klimacie właśnie, te pierwsze były takim trochę boho, trochę właśnie takie lata 80., 90., czyli w sumie wszystko to, co teraz się w modzie tak naprawdę dzieje. Nic niesamowicie odkrywczego. Natomiast też nic złego, jakby jak najbardziej w porządku, gdzieś tam na światowym poziomie, powiedzmy sobie, marka. Cenowo, no nie jest to życie na Chanel i nie są to ceny jak Chanel, ale raczej jest to troszeczkę wyższa półka niż ta niższa. No nie są to ceny jak H&M ani nic takiego, ale to też nie jest, jak mówię, Chanel, nie? I czym ta marka się wyróżniała? No oczywiście tym, że jest to marka po pierwsze stworzona przez influencerkę, czyli jakby to jest totalnie nowa generacja firm, totalnie nowa generacja jakby marek stworzone przez osoby, które mają coś do powiedzenia i które są w jakiś sposób specjalistami w swojej dziedzinie. Jakby to, że ona jest popularna, to jednak nie wzięło się jakby z niczego, to wzięło się z jej ciężkiej pracy, jakby lata jej prowadzenia bloga, działania i tak dalej, sprawiło, że wyrobiła sobie swoją własną markę, jest bardzo rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale też po prostu na całym świecie, ma na koncie naprawdę kampanię z wielkimi markami, no i jest gdzieś tam po prostu specjalistką w tym, co robi. Także marka poniekąd sygnowana jej twarzą, jej nazwiskiem, chociaż oczywiście nazywa się Veklem, więc jakby nie ma niczego wspólnego dosłownie z jej imieniem bądź też nazwiskiem. I to jest jakby świetne, to jest super, ale to jest też bardzo ryzykowna sprawa, bo to jest coś, o czym mówiłam w przypadku bardzo wielu tych zagranicznych dram, gdzie na przykład jest drama, jest jakiś problem, a z właścicielem pewnej marki, i na przykład w przypadku, nie wiem, Jeffrey'a Stara, czyli właściciela firmy kosmetycznej, ogromnej, jego marka nazywa się Jeffrey Star i jest jakby no, bezpośrednio powiązana z jego osobą, z jego nazwiskiem, z jego wizerunkiem. To chrapanie, to jest mój mały mops tutaj. Także jeżeli on coś spierniczy, najprościej w świecie, to wszystko będzie odbijało się na jego marce i odbija się na jego marce, nie? Jeżeli właściciel koncernu L'Oreal coś spierniczy, to najprawdopodobniej nawet nie będziemy o tym za bardzo wiedzieli, bo jego nazwisko, wiecie, to jest koncern i tak dalej, ale tak bardzo upraszczam, no nie? Jakby twarz tej osoby, o, nie jest bezpośrednio kojarzona z markami znajdującymi się w tym koncernie. Także to są plusy i minusy, a czy plusy są takie, że oczywiście twarz i znowu ta marka danej osoby, w tym przypadku Jessiki, zapewnia popularność jej brandowi, no nie? Jej fani na pewno będą kupowali jej ciuchy. Nie wiem, czy jakby wielka ilość osób, która nie zna zupełnie jej jako osoby, znałaby tę markę, bo ona jednak, ten marketing tak dalej opiera się jednak na jej osobie i tam marka nie ma na tyle wyrobionego samego z siebie brandu, żeby być popularną, jak na przykład właśnie Chanel, nie? To nie jest za tyle znana rzecz. Jakby gdyby w tym momencie nie było Jessiki, no to marka w ogóle by się, no w ogóle by umarła, no bo by nie istniała, bo opiera się tylko i wyłącznie na tym, na jej wizerunku, no nie? Na jej osobie, więc automatycznie wszystko, co Jessica zrobi, nie zrobi, gdzieś tam się na tej marce będzie odbijało. No, ale to nie o to w tym momencie chodzi. No i Jessica to założyła tę markę, wszystko wydaje mi się, że tam się ładnie kręciło, to jest chyba już druga marka, bo na pewno miała też markę strojów kąpielowych, w sumie nie wiem, czy one dalej się kręcą, czy one dalej istnieją, wiem, że tam kilka wypuściła. No, w każdym razie z tą marką Veklem
Mój mops chrapie coraz głośniej. Z tą marką wyklejem jakby bywało różnie. Było kilka kontrowersji po drodze, było jakby kilka takich małych różnych rzeczy, natomiast troszeczkę innego typu. Na przykład były zarzuty o to, że niektóre projekty są mało oryginalne, albo że wręcz są skopiowane gdzieś tam od innych projektantów. Natomiast no, nie ukrywajmy, no w tych czasach, w tym świecie, nie wiem, no ile razy wam się zdarzyło, że poszliście, nie wiem, do Zary, potem jeszcze do trzech innych sieciówek i widzieliście dokładnie te same ciuchy, albo prawie że identyczne ciuchy, no nie? To jest ten problem jakby naszych czasów, że jednak bardzo wiele rzeczy zamawianych jest albo z tych samych fabryk, albo mają tych samych projektantów, albo po prostu jeden projekt jest zacznięty od drugiego i wszystko wygląda absolutnie identycznie, nie? W przypadku marki Jessica Mercedes, jakby oprócz tego, że jej wyróżnikiem tej marki jest Jessica, to jest marka jak nas zapewniano, produkowana w Polsce od początku, jakby, że wszystko, cała produkcja, szycie, wykroje, wszystko wyprodukowane jest w Polsce z najlepszej jakości organicznej bawełny, że to wszystko miało być takie top, top, top. I też tym jakby Jessica niejednokrotnie motywowała ceny jakby ubrań. Ja z cenami ogólnie rzeczy nie mam problemu. Wiadomo, że wyprodukowanie czegoś jest to często, po częstokroć jakby dużo mniejsza kwota niż kwota, za którą konsument kupuje daną rzecz, dany produkt. I dopóki nie ma błędów w komunikacji, dopóki ktoś nie kłamie na temat tego, co sprzedaje, dopóki konsument kupuje coś z pełną świadomością tego, co kupuje i dlaczego za to tyle płaci i tak dalej, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jeżeli te t-shirty kosztowałyby 2000 zł i ludzie by je kupowali, wiedząc, że co kupują, gdzie to jest wyprodukowane, dlaczego tyle płacą, jasne, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Także dla mnie tutaj cena tych rzeczy nie jest problemem. Wiem, że t-shirty kosztowały około 200-250 zł i bardzo wiele osób jakby robiło to, że to jest właśnie zarzut, że za niska jakość, za wysoka cena i tak dalej. Natomiast jeżeli konsumenci by tego nie kupowali, to te rzeczy nie byłyby w takich cenach. Także tutaj każdy robi ze swoimi pieniędzmi co chce, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Problem zaczął się w tym, że pomimo swoich zapewnień, raczej znaczy Jessicowych zapewnień, iż jej produkty są w 100% produkowane w Polsce i mówiła to wielokrotnie, podkreślała to w wywiadach, nawet jakby w momentach, kiedy nikt jej nie pytał, po prostu ona chciała zaznaczyć, że to jest jej filozofia i ona po prostu nie chce się bawić jakby taką sieciówkową jakość, nie chce kupować w Chinach i sprzedawać tego z mega podbitą ceną. No i super nam jednak idzie ten biznes, a żeby zrobić coś tańszego, musiałabym, nie wiem, szyć w Chinach z najtańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym, a też nie o to chodzi, że nie chciałabym sygnować swoim nazwiskiem coś, co się rozpada po jednym praniu, coś, co jest niezdrowe, nieprzyjemne dla naszej skóry. Dlatego stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce. Każdy z tych ludzi, i szwalnie, i krawcowa, i konstruktorka, i team, i ktoś, kto wymyśla na druk z metka, wysyłka, to wszystko kosztuje i to niestety później się składa na te koszty. Chciałabym, żeby to było tańsze, ale nie da się. Ale wprowadzam teraz na przykład tańszy produkt, taką tańszą linię do Weklema, gdzie ono t-shirty. One są w 100% szyte w Polsce, z organicznej bawełny, będą z formą personalizacji, związanej z astrologią. Tak na razie zdradzam. Więc zobaczycie, wszystko takie spójne z moją marką. Mam nadzieję, że to będzie produkt taki już dla każdego i na co dzień. Sama cały czas po prostu tylko podkreślała to, że jej marka właśnie ma być etyczna, produkowana w Polsce, najwyższej jakości, organiczna bawełna, aż do pożygu, do znudzenia. Okazuje się, iż ostatnimi czasy marka Weklem wypuściła oprócz tej takiej swojej głównej linii, co często się zdarza właśnie w markach, to że jest główna linia i potem tak zwana linia basic. Nawet jak wiecie, to HM-u to jest linia jakby taka bardziej modowa i rzeczy takie bazowe, basicowe, czyli dresy, jakieś leginsy, jakieś topy, jakieś t-shirty. No i Jessica właśnie w czasach zarazy, nie wiem czy to było zaplanowane wcześniej czy nie, ale właśnie ostatnimi czasy wypuściła tę swoją linię basic, gdzie głównie właśnie były dresy, spodnie dresowe, bluzy dresowe i koszulki. One miały być wyprodukowane z bawełny, znaczy zapewniała w wywiadzie, że miały być chyba z bawełny wyprodukowanej właśnie 100% organiczne, szyte w Polsce, to jest ważne, szyte w Polsce, jakby to było podkreślone, także wszystko super, super cacy. I zaczęły się pojawiać jakieś dziwne rzeczy, dziwne informacje, dziwne zdjęcia. Ja nie ukrywam, że widziałam kilka właśnie tych zdjęć, jakieś takie szumy na Insta i w ogóle, ale pomyślałam, to jest jakiś fake, nie? Po prostu to nie może być prawda, bo jeżeli to jest prawda, to
wow, nie? Nie wierzę. Nie, nie, po prostu nie, nie chciało mi się w to wierzyć. Nawet właśnie jak w początkowej jakby fazie tej całej dramy zwykle do mnie pisaliście w ogóle co, jaka jest twoja opinia, co tam. Ja sobie myślę, nie no, przecież to wiadomo, że to jest fake, nie, nawet nie będę się do tego odnosić i tak dalej. No ale okazało się, iż fake to wcale nie jest. Jest to po prostu mrożące krew w żyłach i jest to tak złe, że aż dobre, nie? Że po prostu aż, no, no, szok, po prostu szok, nie? Okazało się, wyobraźcie sobie, że ta marka Wyklem, organiczna, polska, eko, bla bla bla, wszystko, wszystko produkowana w Polsce, swoje dresy, swoje koszulki kupowali od firmy, którą znają wszystkie dzieci wychowane w latach 90., które nosiły wielkie, miękkie bluzy firmy Fruit of the Loom. One były takie miękkie w środku, takie wiecie, ten takie grube, w różnych kolorach, miały takie swoje aplikacje Fruit of the Loom. I wtedy to była, powiedzmy, jak ja miałam 10 lat, to była moja marka premium, nie? Nie miałam takiej bluzy chyba, chyba bogatsze koleżanki miały. Także ja nie uświadczyłam tej miękkości filcowej Fruit of the Loom. Natomiast wszyscy, którzy kupili bluzy i koszulki Wyklem, uświadczyli, gdyż okazało się, że Jessica Mercedes zamiast szyć te swoje rzeczy od zera została chytrą grażyną i no przepraszam, no mówię tak ten, ale wiecie o co chodzi, naśmiewam się, to jest tylko żarcik. Okazało się, iż te wszystkie rzeczy z linii Basic były kupowane od Fruit of the Loom. Co więcej, to nie mogła być normalna umowa, bo gdyby to była normalna umowa z Fruit of the Loom, to Fruit of the Loom normalnie by im dostarczyło swoje bluzy, koszulki i tak dalej bez ich metek, nie? Żeby Wyklem mogło sobie po prostu szyć swoje, taki rebranding. Ale nie! Oni kupowali te rzeczy z Fruit of the Loom i wypruwali metki. Wypruwali metki. Poziom bazarek, po prostu poziom bazarek level hard. Jestem ukontentowana. Po prostu moje serce po prostu tak się cieszy. Wypruwali te metki i na te metki naszywali swoje metki wyklemnie. Grażyna, po prostu Polak potrafi utopić niedźwiedzia, przysięgam, nie? Także to jest to. Oczywiście potem te koszulki były poddawane procesom postarzania, coś tam tie-dye, jakieś wycinanki, jakieś naszywanki z jakimiś psycho, po prostu grzybkami, nie wiem, obrzydliwe są dla mnie te bluzy, strasznie mi się nie podobają. Nieważne, to nie chodzi o mój gust w tym momencie. No ale ten... Były kupowane po prostu od Fruit of the Loom. I Fruit of the Loom, jeżeli ktoś by nie wiedział, to nie jest marka eco, spa, bawełna organiczna, szyte, produkowane, tworzone od podstaw w Polsce. Tylko to jest normalna marka, która sprzedaje, robi koszulki, robi basiki dla bardzo wielu innych brandów i oni mają swoją produkcję w Maroko. Po prostu, jak bardzo można było to spieprzyć, Jessica, nie? Jak bardzo można było to spieprzyć? To jest po prostu genialne, nie? No i po prostu mózg się lasuje. No i jacyś tam ludzie właśnie pokazywali, że kurde, ja mam koszulkę, ale tu pod tą koszulką jest jakby wycięta metka, nie? Ale wiecie, no nikt przy zdrowych zmysłach by nie pomyślał, że marka jeszcze jakby, której twarzą jest influencerka, tak popularna, tak znana, gdzie jakby jej nazwisko, jej wizerunek, to jest wszystko, na czym opiera się jej kariera. Myślę, że nikt nie pomyślałby, nikomu to nie przyszłoby do głowy, że można odwalić po prostu takie coś, nie? Aż do momentu, kiedy na Instagramie naprawdę jedna tam z dziewczyn wrzuciła, że ktoś po prostu, kto naszywał metki i je wypruwał, czy tam wycinał swoją drogą, kogo zatrudniła Jessica do wypruwania tych metek, że one były tak źle zrobione? Ktoś nie wypruł metki Fruit of the Loom i na tej metce Fruit of the Loom była nad nią naszyta Wyklem, nie? Epic, epic, po prostu epic fail, fail życia, po prostu, no mózg rozjebany, nie? Mózg rozjebany, jak można było zrobić coś takiego, nie? Bo sam przekręt, oczywiście etycznie to jest dramat, ale oczywiście, a czy powiedziałabym, no Polak potrafi, brawo za cebulactwo, za grażynostwo, jakby dużo pieniążków się na tym zarobiło, nie? Natomiast jak można było nie dopilnować tego przekrętu, to jest dopiero ten, bo wiecie, to jest pół biedy gdzieś tam okres.
ukraść bank, ale zrobić tak, żeby cię nikt nigdy nie znalazł, to jest dopiero sztuka, nie? Także ten, wiadomo, że się z tego śmieję i w ogóle, ale jestem po prostu przerażona, jak bardzo można było to spieprzyć, no nie? No i w tym momencie pojawia się bardzo wiele głosów właśnie oburzenia o to, że jak można było, że te koszulki Fruit of the Loom to są bardzo niedrogie, nie bardzo tanie, one tam w hurcie pewnie 10-5 zł ich wyniosły, jak tam kupili więcej sztuk, że jak można było wziąć tak drogi produkt i z pazerności narzucić sobie tam cenę 200-250 zł, nie? Ja akurat, tak jak mówię, z tą cenówką, z tym, ile one kosztowały, nie mam żadnego problemu. Bo kiedy weźmiecie, nie wiem, rzeczy z Zary, z H&M-u, z jakichś innych bardziej nawet prestiżowych brandów i tak dalej, jeżeli weźmiecie niejednokrotnie koszty produkcji, dodacie sobie potem wszystkie inne koszty, nie wiem, marketingu, wysyłki, wszystkiego, wszystkiego, to te przebitki idą naprawdę, to są olbrzymie kwoty, jakby olbrzymie, jakby no marki zarabiają niesamowite pieniądze na tym, co się dzieje, na ciuchach, na kosmetykach i tak dalej, więc to, że Jessica akurat wymyśliła sobie, czy tam ktoś z jej firmy wymyślił sobie taki akurat, a nie inny model biznesowy, nie mam z tym problemu, bo to się dzieje nagminnie i tutaj na niej nie będę jakby kotów wieszać, jakby rzeczy z Chin, z innych krajów są, no są wszędzie i wszyscy w nich chodzimy, jeżeli nawet nie tylko ciuchy, to rzeczy, które, nie wiem, które mamy w mieszkaniach, nie wiem, domy, w których mieszkamy i tak dalej, materiały, jakby nie da się od tego odciąć, no nie? Także to w ogóle nie miałabym z tym problemu i z tymi cenami też nie miałabym problemu, gdyby to było jasno zakomunikowane, gdyby wszyscy wiedzieli, iż nawet nie o to chodzi, nie? To nie musi być nasze rzeczy produkowane są w Maroko, uważajcie, mi nie chodzi o ten poziom jakby rozmowy, chodzi mi o to, żeby nie epatować i nie pierniczyć dookoła wszystkim, jaka to twoja firma nie jest ekospa, produkcja w Polsce, szycie w Polsce i w ogóle i no jest po prostu wywiad, gdzie Jessica mówi, że wypuszczają nową linię basic, gdzie będą na przykład koszulki z bawełny organicznej szyte w Polsce i to jest powiedziane zaraz przez otwarcie jakby tej linii, nie? Ale wprowadzam teraz na przykład tańszy produkt, taką tańszą linię do Weklewa, gdzie będą t-shirty, one są w 100% szyte w Polsce, z organicznej bawełny, będą z formą personalizacji. Po czym wypuszczasz tę linię i robisz tam rzeczy, które odkupujesz, robisz rebranding rzeczy Fruit of the Loom, już kij z jakością, które były po prostu wyprodukowane w Maroko, więc w ogóle nawet nie przykładasz palca do produkcji tego wszystkiego, nie? Także to jest jakby pierwszy taki totalny strzał w stopę, to jest okropne i to jest, no, w mojej, in my book, w mojej książce, u mnie w domu i tak dalej, powiedziałoby się na to najprościej w świecie oszustwo. To jest oszustwo, to jest kłamstwo, bo mówisz jasno o tym, że marka Weklem jest szyta, jest produkowana i w ogóle w Polsce i to było na ich stronie internetowej, że wszystkie rzeczy są szyte, produkowane w Polsce. Jasny komunikat, nie ma żadnej dwuznaczności. Więc jeżeli ktokolwiek, cokolwiek zakupił, jakikolwiek konsument, myśląc, że to, co kupił, jest produkowane, uszyte w Polsce, to marka najprościej w świecie wprowadziła go w błąd i to jest oszustwo i tym mam nadzieję, że zajmie się Urząd Ochrony Konsumentów i tak dalej, na to są konkretne paragrafy i tak dalej, nie? No to jest przerażające. Bardzo mnie boli to, że takie zachowanie i taka wtopa sprawi, że ludzie będą mieli mniejsze zaufanie do innych polskich marek, dużo etycznie produkujących, normalnych, wiecie, polskich marek, projektantów i tak dalej, będzie miało przesrane, będzie miało utrudnioną robotę, bo jednak jeżeli, wiecie, o rzeczach, które są dobre, o markach, które robią dobrą robotę, naprawdę, nie wiem, produkują rzeczywiście w Polsce, najbardziej etycznie jak się da, robią to w jakiś taki normalny, życiowy sposób, nic nie będzie głośno, bo z tego nie ma dramy, nie? To, że ktoś robi coś dobrze i porządnie i po swojemu i tak dalej, z tego nie ma dramy, więc o tym ludzie nie mówią, więc to nie idzie w eter. Natomiast jak ktoś coś spierniczy, to idzie w eter i o tym będzie teraz głośno wszędzie niestety, do czego ja się niestety przyczyniam, no ale jakby już taką sobie pracę wymyśliłam, że gadam o takich rzeczach, nie? Także o tym niestety będzie głośno i teraz ludzie patrząc w przyszłości na markę Made in Poland albo słysząc o firmach, które produkują w Polsce, będą pewnie bardziej się zawahają na to, czy wydać na nie pieniądze, czy tak iść i kupić coś w Primarku albo w H&M-ie, bo to wszystko kij jedno, bo to i tak nigdy nie wiadomo, gdzie coś jest wyprodukowane, no nie? Także to jest ten po prostu okropny efekt tego, że jeżeli ktoś coś spierniczył, to inni ludzie w branży, inni, nie wiem, influencerzy i tak dalej, też się na tych wszystkich osobach to będzie odbijało. Także to jest jakby, no to jest podstawowa masakra, nie? No i to jak bardzo można być bezczelnym? Jak bardzo można być bezczelnym, żeby popchnąć taką ścianę,
żeby przed puszczeniem tej całej linii powiedzieć prosto w wywiadach, gdzie nikt jej się nie pytał, gdzie produkujesz te rzeczy, nie, to jest jakby pochodziło zawsze od niej, żeby puszczać te rzeczy produkowane w Polsce. I ja chciałabym być bezczelnym, żeby nawet tych metek porządnie nie wycinać, nie? To już jest mistrzostwo w swojej głupocie, nie? W swojej kategorii mistrzostwo. Aparat mi się z tego napięcia przegrzał. No, ale to jest to, nie? To jest to, co mnie najbardziej oburza i przeraża właśnie w tej całej dramie, w tej całej historii. Taka najprościej w świecie bezczelność i no i okłamywanie ludzi, dopuszczenie jakby takiej możliwości, że możemy budować całą markę, całą swoją linię na najprościej w świecie kłamstwie, bo wiecie, gdyby to była jakaś mega korporacja albo coś takiego i Jess rzeczywiście nie miałaby pojęcia o tym, co się dzieje, bo ja wiem, że są takie sytuacje, że naprawdę ktoś coś mógł coś spieprzyć, ktoś coś zawalić, ktoś coś przyoszczędzić i poszedłby na coś takiego i rzeczywiście wtedy osoba gdzieś tam u góry albo już nie wiem, czy to by się mogło wydarzyć, no ale załóżmy, że wtedy jakby osoba u góry mogła rzeczywiście nie do końca by wiedzieć, co się dzieje, w co się wpakowała, albo że to była taka jakoś jednorazowa pomyłka albo wpadka. Natomiast z komunikatu prasowego, jakie tam Wyklem wystosowało, no jednak widać, że oni w ogóle to tak nie jest, to nie jest pomyłka. Oni napisali, że oni rzeczywiście mają współpracę z Fruit of the Loom i nie padło normalne przepraszam, to jest dla mnie problem, że nie padło jeszcze do tej pory, jak to nagrywam, normalne przepraszam. Natomiast przeprosiny polegają na tym, też na profilu Jessica Mercedes się pojawiły, ja akurat na Facebooku widziałam. Polegają na tym, że to nie jest przepraszamy, spierniczyliśmy, przepraszamy, połasiliśmy się na kasę, przepraszamy coś takiego, tylko to jest przepraszamy, jeżeli ktoś się poczuł oburzony. Czyli to nie jest przepraszamy, tylko ogólnie spierniczać, dajcie nam spokój. Także to, co się pojawiło dla mnie, to nie są przeprosiny, tylko to jest dla mnie takie coś takiego właśnie dajcie mi spokój, spierniczajcie, nie wiem, no... Takie umywanie najprościej w świecie rąk, bo na tym przeprosiny, skrucha nie polega. Widać, że tutaj nikt nie czuje się winny, nikt nie czuje, że coś spieprzył. To jest straszne, nie? Że oni nie czują, że spieprzyli, że oszukali ludzi. Nie czują jakby dlaczego ludzie są oburzeni i tak dalej. Natomiast wiecie, mówiłam na początku o tym, że ta marka jest zbudowana na wizerunku Jessiki, na jej marce, w rozumieniu jej własnej osoby. Jest to marka, którą ona budowała przez lata. To jest jej twarz, jej wizerunek, to kim ona jest. Więc osoby, jakby konsumenci, ci, którzy kupowali te kosmetyki, są to jej najprościej w świecie fani. Są to pewnie osoby w większości, które były gdzieś tam z nią od początku, które kibicowały, nie wiem, które oglądały jej bloga, które cieszą się z jej sukcesów i kupują tę rzecz, wiecie, też rzeczy z linii Basic to są rzeczy odrobinę tańsze niż taka linia bazowa, więc pewnie też wiele osób nie mogą sobie pozwolić na droższe rzeczy, chociaż kupiła jakąś, nie wiem, właśnie koszulkę, żeby wesprzeć Jess, cokolwiek i tak dalej. Tak jak mówię, bardzo pewnie wiele fanów, bardzo wiele osób, które też liczą się z wydanymi pieniędzmi i rzeczywiście po pierwsze chciały ją wesprzeć, ale po drugie liczyły na jakieś fajnej, dobrej jakości produkt, rzeczywiście produkowany w Polsce, wspierający polską ekonomię, gospodarkę i po prostu... Laskacz, policzek, nie? Chamstwo. Chamstwo w najczystszej, po prostu bezczelnej, paskudnej postaci. Oszukiwanie osób, które są z tobą od zawsze, które w ciebie wierzą, które cię kibicują. No dla mnie to jest po prostu obrzydliwe, nie? Najprościej w świecie. I tak jak zawsze gdzieś tam miałam sympatię do Jessiki, nie poznałam jej nigdy osobiście. Natomiast nie wiem, ja oglądałam jej kanał na YouTubie i tak dalej. Zawsze kibicuję, nie? Zawsze kibicuję ogólnie wszystkim, do których nic nie mam, nie? Kibicuję ludziom, fajnie jedziesz, dajesz radę, super ci się udaje. Tym bardziej kibicuję kobietom, tym bardziej kibicuję, nie wiem, blogerkom, influencerkom. To jest super, to jest nowa generacja, wspieramy się, solidarność, jajników i te sprawy. I nagle widzisz coś takiego, no to jest plaskacz, nie? To jest naprawdę okropne i no cieszę się, że nie jestem w tym momencie jedną z tych osób, która kupiła tę rzecz, wierząc w Jessikę, tak często po prostu po ludzku chcąc ją wesprzeć, nie? Bo to jest taki policzek, po którym nie wiem, czy ona się podniesie, bo tak jak mówię, ta marka jest bezpośrednio związana z jej wizerunkiem. Jej wizerunkiem jest jej osobą, nie? Także nie wiem, jestem bardzo ciekawa, jak tego mają się jej fani. Jeżeli nie jesteście jej fanami, to jestem przekonana, że jesteście oburzeni, jakby to jakby nie ulega wątpliwości, wiadomo. Ale jeżeli jesteście jej fanami, jeżeli kupiliście, jeżeli wsparliście, to jestem strasznie ciekawa, jaki macie teraz do tego stosunek, jaki macie do niej stosunek, czy bylibyście w stanie znowu coś od niej kupić, czy jakby was to nie obchodzi i tak byście kupowali, czy myślicie, że ona się z tego podniesie, bo jeżeli ona się z tego podniesie i ta marka dalej przetrwa,
to dla mnie świadczy o nieświadomości konsumentów, jakby. Bo ja, gdybym kupiła i dowiedziała się czymś takim, w życiu bym nie kupiła. I po prostu nie, nie? Po prostu nie. Z zasady, bo nie. I też na przykład w tym temacie mamy założoną tutaj swoją własną naszą grupę na Facebooku. Zapraszam wszystkich YouTube do pinkrokowej familii. No i tam spytałam dziewczyny, właśnie spytałam was, jaką macie opinię, co sądzicie o w ogóle, nie? Takie pytanie w eter. Mnóstwo komentarzy, za które wszystkie bardzo dziękuję, ale na przykład to. Dziewczyna dała nawet zdjęcie. To moja koszulka, metka jest wycięta i jestem wkurwiona, bo zapłaciłam 200 zł. W Polsce czekają na mnie jeszcze spodnie dresowe za ponad 200. Obie rzeczy chcę oddać, bo czuję się oszukana. Bardzo lubię jazz, obserwowałam ją od samego początku. Poniekąd podziwiałam za to, że wybiła się na arenie międzynarodowej i nie rozpraszała się innymi dziwnymi rzeczami, skupiając się na modzie. Kiedy założyła swoją firmę, pomyślałam, że fajnie będzie wesprzeć polską firmę i fajną dziewczynę. A tu taki klops. Nie przemawiają do mnie świadczenia i przeprosiny bez przeprosin, bo nigdzie wprost nie powiedziano, że oszukali nas, konsumentów, rzeczy zwracam i więcej nic z tej firmy nie zamówię. I rzeczywiście jest fota, gdzie widać dosyć nieudolnie wyciętą, bo wyciętą tą metkę, nie? No, myślę, że tak jak tutaj akurat Roxana, dzięki Roxano za zdjęcie i za wypowiedź, myślę, że takie osoby, że to jednak jest większość, nie? Większość osób, które kupiły, zwłaszcza fanów, i myślę, że jednak większość ludzi, którzy to kupili, to są jej fani, co jest jeszcze bardziej dla mnie chamskie, nie? Z jej strony, ze strony jej marki po prostu. Tak jak mówię, ja tutaj jakby nie chodzi, mi zupełnie mi nie chodzi o cenę, że to kosztuje 200, tam 300 zł. Mam to w dupie. Jakby to kosztowało 20 zł, jakby to kosztowało 1000 zł, byłabym na tym samym poziomie po prostu wkurzona, jako najprościej w świecie konsument wprowadzony w błąd, nie? Jakby to jest chamstwo, takich rzeczy się nie robi, to jest najprościej w świecie oszustwo. Koniec, nie? Aczkolwiek, no inną też rzeczą jest to, ja nie mam tych ciuchów, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale też widziałam dużo głosów, wypowiedzi, zdjęć, nagrań, mówiących o tym, że te rzeczy są nie za wysokiej jakości, że nie wiem, że ciuchy, że spodnie, że dresy się kulkują, że nie wiem, jedna dziewczyna musiała 3 razy wymienić dresy, bo były źle uszyte, to było coś krzywo, tu się rozchodziło na szwach jeszcze przed praniem, nie? Więc te tam dresy za 250 zł, które są jakości, jak nie wiem, rzeczy z Pepko za dychę, wiecie co chodzi, nie? Że taka hamowa. No ale to jest, tak jak mówię, inna sprawa, bo to mogło być jakby uszyte w Polsce i wciąż być bardzo niskiej jakości, więc nie tego dotyczy jakby ta drama, ten problem. Problem polega na oszustwie, na wprowadzeniu konsumentów w błąd, na powiedzenie czego innego, a zrobieniu czegoś całkowicie innego. I też nie chodzi mi tutaj teraz o to, żeby lać hejt na Jessikę, bo nie, jakby ona nie chce być w tym momencie w jej butach, bo ona na pewno jest tego w pełni świadoma, co się dzieje, jak dużo w tym momencie zna szali, jak bardzo jej wizerunek w tym momencie wisi na włosku. Jestem ciekawa, czy się z tego wygrzebie, nie? To był jeden błąd, bardzo duży błąd, bardzo poważny błąd. Za błędy często płaci się bardzo srogo. Jestem po prostu bardzo ciekawa. Dajcie mi znać, jaką macie opinię, co o tym sądzicie, czy kupiliście coś z tej marki, czy jeszcze byście kupili, czy byście zaufali, czy myślicie, że wyklem się z tego, czy wszystkiego wygrzebie, czy myślicie, że mój mops rapie najgłośniej na świecie, bo chyba rapie najgłośniej na świecie. I chyba to tyle. Będę oczywiście obserwowała, jak ta drama się rozwinie. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć o właśnie przeprosinach Jessiki, która wrzuciła na swojego face'a. Czekajcie, gdzieś tutaj to miałam właśnie. Tak, jest tutaj takie całe długie po prostu oświadczenie Jessiki. Pierwsze słowo, wiecie, że najważniejszym dla mnie jest bycie fair wobec was. Nie sądzę, bo właśnie o to chodzi, że tutaj nikt nie był fair w stosunku do konsumenta. Jakby to mnie najbardziej wkurza, nie? No i całe w ogóle pierniczenie, jakby marketingowo, jeżeli chodzi o to, jak ta sytuacja jest poprowadzona, jak ta sytuacja została poprowadzona, to jest strzał w stopę, bo została jakby zablokowana możliwość komentowania, z tego co wiem, na Instagramie, zostały wszystko jakby poblokowane, komentarze były usuwane. Jakby próbuje się wyciszyć sprawę, a wiadomo jak to działa w takich przypadkach, im bardziej próbujemy cokolwiek uciszyć, wyciszyć, stonować, tym będzie o tym wszystkim głośniej, tym bardziej ludzie się będą najprościej w świecie wkurzać i jak długo, jakby dopóki nie padnie najprościej w świecie, przepraszam, spieprzyliśmy, polecieliśmy na kasę, chcieliśmy coś zrobić szybko, tanio, dużo zarobić i po prostu tyle, jest koronawirus, ciężej się wszystko produkuje, a to było jakieś wyjście. Wiecie, po prostu powiedzieć wprost jak jest. Myślę, że ludzie bardziej by wybaczyli takie po prostu przyznanie się do pazerstwa, do tego, że się jest pazernym, przyznanie się do polecenia na kasę, niż takie pierniczenie, bo to jest po prostu pierniczenie, a pierniczenie i kłamstwo to jest coś, czego social media i nowoczesny świat absolutnie nie cierpi. To jest po prostu fałsz, nie? I po prostu to hasło, nie?
I przy okazji faktycznie przy niewielkiej części kolekcji przetestowaliśmy nowy model współpracy, jakim jest zakupienie do tworzenia naszych finalnych ubrań półproduktów od zagranicznego partnera. Ale to nie jest półprodukt, to nie jest tkanina, to jest gotowy prawie że ciuch, tylko bez jakiejś tam głupiej aplikacji i nieudolnie doszytej metki, nie? Wybraliśmy markę, która jest ekspertem w dziedzinie tworzenia dobrej jakości produktów basicowych. Fruit of the Loom, to nie pójście na skróty, czy to nie substytut. W ogóle to najlepszy basic na rynku z historią i jakością. Na tych basicach zbudowaliśmy linię kreatywną części kolekcji. Wiecie, po prostu po co? Dlaczego? Dlaczego to wszystko? To jest tani sheet za 10 zł, który ludziom się rozsypuje w rękach, no nie? I w tym momencie jeszcze będę wkurzać na jakość, chociaż mówiłam, że mam się nie wkurzać, nie? Masakra. Cała reszta po prostu twórczego ma miejsce lokalne, tak jak, czyli jaka cała, a jaka była wcześniejsza część procesu twórczego w kupowaniu gotówek ogólnie Fruit of the Loom? To tu w Polsce zdobimy rzeczy, tu zatrudniamy ludzi, tu produkujemy oprawę. Produkty, w których podkreślę tylko jeden z wielu elementów, sam basic powstał poza Polską, znają zaledwie 15% obecnego stoku. I to, wyklem to młoda marka, a ja sama uczę się na błędach. Prawda jest taka, że wyłożyliśmy się na komunikacji, o ironio. Ha, ha. W tym powinnam, że przecież dobra, nie poszliśmy na skróty z jakością, nie zrezygnowaliśmy wcale z naszej filozofii, po prostu powinniśmy byli pomyśleć o tym, żeby komunikować od początku ten test basiców, proszę, proszę naprawdę, ja się skupiłam, ten test basiców, i praca nad produktach Fruit of the Loom dla nas było oczywiste, że to pilotaż i jesteśmy pewni jakości, na którą stawiamy. Jaki kuźwa pilotaż? Wypuścili po prostu linię basicową, próbując ukryć, że jest to produkowane nie w Polsce, jakby zaprzeczające całym właśnie DNA marki i mój mózg. Nie wiem, no dla mnie to jest masakra, nie jestem w stanie czytać przeprosin w jakiś sposób merytoryczny, bo po prostu mózg mi paruje, każde zdanie jest po prostu zaprzeczeniem wszystkiego, co było wcześniej. Jest to żenujące. Dobry news jest taki, że od poniedziałku można zwracać rzeczy, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej można. Dobra, tyle, idę wymasować mi mózg, bo serio, nie? Masakra i robienie konsumentówki banana, jeżeli się mówi banana. Dobra, dzięki, że jesteście. Zobaczysko znowu. Zapraszam do innych dramam, które podlinkuję tutaj u góry. Jest cała playlista z innymi filmikami tego typu. Natomiast na kanale są też inne rzeczy, które można oglądać. Także zapraszam. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczysko znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!